już widzę, że zaczynają się pojawiać pierwsze wyniki. Już zostało sekundy, już widzę, że to są naprawdę sekundy. Zostało już tylko 5 sekund do ogłoszenia wyników i już zaczynają się wyniki pojawiać. Czekamy w tym momencie jeszcze na ogłoszenie oficjalnie. Nieoficjalne wyniki, jeszcze nieoficjalne wyniki to 51% dla panny Hanny Gronkiewicz-Walc, 24% dla pana Czesława Bieleckiego.